tyle osób pytało, gdzie, no gdzie i kiedy będzie ten kolejny odcinek degradacji. A ja mogę się was tak samo zapytać. Gdzie jest ten 1000 łapek w górę? Podpisaliśmy umowę, to był deal. To był deal, na który wy się zgodziliście, na który ja się zgodziłem i na który wszyscy się zgodziliśmy. Więc proszę teraz egzekwować warunki tejże współpracy i mam nadzieję, że się poprawimy i pod tym odcinkiem ten 1000 kciuków w górę bezproblemowo osiągnięty będzie. A to wszystko dlatego, że cześć, witajcie z tej strony oczywiście Nexium, to kolejny odcinek degradacji PSG na kanale Nexium Games. Moi drodzy, witam was niezwykle serdecznie. Mamy to, dokonaliśmy tego. Jesteśmy w Ligue 1. Już za moment będziemy w Ligue 1. Będziemy w tej głównej klasie rozgrywkowej we Francji. I tutaj będą batalie niesamowite. No bo przecież będziemy walczyć z Monaco, będziemy walczyć z Auxerre, będziemy walczyć z Nantes, z Lille, z Montpellier, Niceą, Lyonem, Marsylią. Będzie tego naprawdę, naprawdę całe mnóstwo i jeszcze trochę. Więc mam nadzieję, że jesteście mega zadowoleni, bo ja osobiście jestem naprawdę, naprawdę zadowolony i ukontentowany. Mam nadzieję, że wy również. No i co mogę wam więcej powiedzieć? Czas podsumować to wszystko, co się wydarzyło, a podsumowań tych jest naprawdę całe, całe mnóstwo. Zacznijmy od powiadomień, bo tutaj mamy całą armatę teraz po prostu informacji o opuszczeniu klubu. Opuścił nas Ethan Tran. Opuścił nas Diego Xavier, Kaczmarek, De Souza, Wawrzyniak wypożyczenie, Lambert wypożyczenie, Fuchs wypożyczenie, Jeden wypożyczenie, Fischer opuścił, Zu opuścił, Ouattara wypożyczenie, Sisse wypożyczenie, Bouchet wypożyczenie, Nowak opuścił, Morris wypożyczenie, Larsen wypożyczenie i mamy ocenę na koniec tego ostatniego sezonu, więc uwaga, trochę się w tym naszym składzie zrobiło przestrzeni. A wiecie, to tak, naprawdę, zrobiło się trochę przestrzeni, ale jednocześnie trzeba będzie nad tym wszystkim popracować. Tu naprawdę ciężka praca, ciężka i jeszcze raz ciężka praca przed nami, żeby jakoś nad tym wszystkim zapanować, ale postaramy się to zrobić. Taki jest nasz ambitny plan, żeby faktycznie to wszystko zrobić, żeby jakoś móc tym składem, tą całą ekipą iść jeszcze dalej, iść do przodu, ruszać jeszcze dalej i rozwijać się po prostu, oby jak najlepiej, oby jak najwyżej po prostu i osiągać jak najwyższe cele. No dobrze. Nie czas teraz na jakieś kurtuazyjne pierdololo, tylko pora skupić się już na zespole i zobaczyć teraz na aspekt finansowy na przykład, bo widzę, że jest tutaj kilku zawodników, którzy mają te wypożyczenie, mają 11 miesięcy kontraktu do końca i z niektórymi, no w sumie nie wiem, czy z Ouattarą i Stero Oliverem, czy my przedłużymy kontrakty. Prawdę powiedziawszy, patrząc na ich wartość, zastanawiam się, czy powinniśmy te kontrakty przedłużyć, czy nie. Może łatwiej będzie jednak przejść tutaj od pozycji bramkarza i zobaczyć to z takiej perspektywy. Drodzy widzowie, jeżeli chodzi o nasz aktualny stan rzeczy, naszym numerem jeden, zawodnikiem, na którego czekaliśmy tak długo i który w końcu, gdy nas odnalazł, to gra faktycznie tak, jakbyśmy tego od niego oczekiwali, jest Daniel Cohen, nasz bramkarz. 67 punktów overalla. Oprócz tego wypożyczony jest Diogo Xavier do Strasburga, tak. Przepraszam. Adriano Gomes do Rongchengdu i Max Wawrzyniak do Dunkierki. Zostaliśmy w takim wypadku z Tero Oliverem jako tym naszym drugim bramkarzem. Jest także wypożyczony ten Rafael Fuchs, ale Rafaela Fuchsa, no nie wiem, ile to jego wypożyczenie potrwa, bo on trochę zajmuje tutaj tę przestrzeń. Wy wspominaliście o tym, że ziomo jest wypożyczony na bardzo, bardzo długi czas. Nie wiadomo, jak to tam u niego będzie wyglądać dalej z rozwojem, czy on będzie tam w ogóle grał, czy nie. On ma wrócić dopiero w lipcu 2028 roku. Jest nadal warty 170 tysięcy i 200 tysięcy maksymalnie możemy z niego zgarnąć, więc prawdę powiedziawszy, ja bym Rafaela Fuchsa w tym momencie z tego wypożyczenia po prostu cofnął, drodzy widzowie. Zapłacimy za to 4800, to nie są jakieś przerażające kwoty. Nie teraz, nie dla nas, nie po tych licznych sprzedażach. Zatem w tym momencie możemy zobaczyć, że Rafael Fuchs rozwinął się w rzeczywistości. A, czyli to jest w taki sposób rozwiązane, że my się dowiadujemy, w jaki sposób dany grajek się rozwinął dopiero wtedy, kiedy on wróci z wypożyczenia. Ha, to jest akurat
całkiem interesujące. No dobrze, no to te 350 tysięcy wartości wygląda troszeczkę lepiej niż 170, ale chyba i tak zdecyduje się Fuchsa po prostu pożegnać. Ja wiem, że on ma potencjał ogromny, ja to wszystko wiem, ja to wszystko rozumiem, ale my mamy już tutaj kilku bramkarzy z ogromnym potencjałem. Ewentualnie Fuchsa możemy spróbować wypożyczyć, ale ja też nie chcę mieć wypożyczonych 58 bramkarzy. Tutaj musi być troszeczkę mniej pobłażliwości, po prostu dla niektórych zawodników. Trzeba być odrobinę bardziej brutalnym. Drodzy widzowie, wrócił z wypożyczenia Hassan. Wrócił z wypożyczenia rozwinięty na 85 punktów overalla i to jest coś, co naprawdę zdaje dla mnie egzamin. Podoba się to dla mnie. Dalej mamy wyciągniętego prosto z naszej szkółki juniorskiej Patrisa Teixeira i ten Patrice Teixeira, on może być, on wykazuje wielki potencjał. Właśnie tutaj możemy sobie to wszystko zweryfikować, że on wykazuje tutaj ten wielki potencjał i to fajną robotę robi. Natomiast Alassane Fall, ja podjąłem tę decyzję już wcześniej, decyduje się z tym zawodnikiem rozstać. Naszym nominalnym obrońcą będzie ktoś z tego duetu Patrice Teixeira albo Simon Hassan. Docelowo myślę tutaj o jakimś kapitalnym rozwoju i progresie ze strony Teixeira, jeżeli on ma faktycznie tutaj mieć takie papiery na grę na najwyższym poziomie, to chciałbym to zobaczyć. Alassane Fall, 10 tygodni, on potrzebuje się rozwinąć o jeszcze jeden punkt overalla w górę, może wtedy warto by było ewentualnie rozważyć tą sprzedaż dopiero. No a jeżeli chodzi o Simona Hassana, to on 66 też niedługo mieć będzie. Środek obrony, czyli pozycja, która nie spędzała nam snu z powiek przez bardzo długi czas i uwaga, teraz raporty z wypożyczeń ze strony zawodników wyciągniętych już post factum z naszej akademii, czyli żegnamy Denisa Davida, taką decyzję podjąłem, chcę go pożegnać. Chcę z kolei wypożyczyć Maxa Stevensa i zobaczyć, czy może w jakimś środowisku, w którym Max Stevens by osiągnął regularność, pełną regularność, z drugiej strony u nas też grał cały czas regularnie i jakoś nie do końca to wszystko banglało, no ale rozumiecie, o co mi chodzi, może tam się lepiej rozwinie. Został wyrwany z akademii oczywiście Attila Mura, 16-letni zaledwie ten zawodnik. Stefan Lambert na wypożyczeniu w Derry City rozwinął się już na 55 punktów overalla. Z akademii tak samo mamy Abdullaye Kolliego, który jest do wypożyczenia, a naszym wydaje mi się podstawowym w końcu obrońcą obok Presnela Kimpembe będzie Umar Koulibaly. To całkiem zabawne, tak mi się przynajmniej wydaje, że mówiłem, że idziemy poszukać Koulibaly'ego do Senegalu, no i zawodnik, który najbardziej mi się podoba, który najbardziej nam odpowiada, ma na nazwisko Koulibaly. To całkiem zabawne, przynajmniej moim zdaniem. Więc tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o tych zawodników, których już wyrwaliśmy. To, co w akademii, to za moment. Czas na prawą obronę i muszę wam przedstawić, jak tutaj wygląda sytuacja. Sytuacja wygląda tak, że wypożyczony cały czas jest Williams Amos w Borussii Dortmund i wydawało mi się, ja byłem przekonany, że on będzie tym następcą Jorama Zagłe, który ni stąd, ni zowąd prosi o transfer i o ile w przypadku Iliasa Husniego jestem ewentualnie w stanie na to jakoś przystać, chociaż też jest to dla mnie idiotyczne, tak w przypadku Jorama Zagłe spróbujemy za wszelką cenę go jakby przekonać do pozostania w naszym klubie, tym bardziej, że no, on ma z nami 5-letni kontrakt, więc chłop trochę tutaj, no co mogę powiedzieć, nie jest w najlepszej sytuacji. Ale oprócz tego jest także Alexis Roger, czy tam Royer, i on też ma 17 lat, 61, wyciągnięty prosto z akademii, wygląda po prostu bosko. No dobrze, czas na największą salwę, jeżeli chodzi o zawodników. Nie mamy na żadnej pozycji tylu piłkarzy, co na środku pomocy. Nie mieszczą się nam nawet na jednej stronie. Varane Zaire Emery. Uznaliście, że nie, Varana Zaire Emery'ego nie sprzedajemy, chyba że miałby się zgłosić po niego jakiś Real Madryt, to wtedy można to rozważyć. I okej. Towarzyszem Varana Zaire Emery'ego w naszym środku pola. No i właśnie, rozpoczynamy, drodzy widzowie, teraz licytację. Alex Antoine zostanie moim zdaniem sprzedany. Gabriel Besnard wypożyczony. Jordan Mercier to jest nasza podstawa. To jest 100% element podstawowego składu. Wypożyczony już jest Thomas Maurice. I teraz pytanie brzmi, kto do Merciera? Czy drugi Loic Mercier? Czy Axel Hernandez, który z wypożyczenia ni stąd, ni zowąd wrócił rozwinięty na 87 punktów overalla? Czy jednak Adrien Fontaine? Nie, Adriana Fontaine'a decyduje się też
sprzedać w tym momencie, powinniśmy za niego dostać może 1 000 000 monet. Sami widzicie, że wcale nie ma tutaj jakiejś ogromnej wartości. Inaczej to wygląda w przypadku Alana Touré, gdzie Alan Touré też teoretycznie tego potencjału jakiegoś ogromnego nie miał, ale sami widzicie, 71, tu się dzieją rzeczy piękne. Więc moim zdaniem ten tercet będzie niezmiennie dokładnie taki jak wcześniej, czyli Warren Zaire-Emery, Alan Touré i tym ostatnim elementem tej całej układanki będzie wykazujący wielki potencjał Jordan Mercier. I myślę, że to jest po prostu bardzo dobra decyzja. Sami widzicie, Jordan Mercier za tydzień będzie miał 69 punktów overalla. Idziemy dalej. Kolejnym zawodnikiem, który został dodany do listy transferowej jest Oscar Noel. Jeżeli chodzi o wypożyczonych piłkarzy, to jest wypożyczony Runar Larsen oraz wypożyczony ten Adrien Mathieu, tylko że on w tym Utrechcie siedzi już tak długo i ja nie widzę tam kompletnie żadnego progresu, więc ja się decyduję to cofnąć, no bo marnuje się potencjał tego piłkarza. Marnuje się potencjał tego piłkarza z całą pewnością i jego wartość już spadła, nie zagrał w ogóle nic, więc ja Adriena Mathieu z bólem serca, ale decyduję się w tym momencie też po prostu sprzedać. Kolejnym zawodnikiem, który wylądował na liście transferowej jest brat Jordana Merciera, czyli Gaspard Mercier. U niego powinniśmy akurat zyskać nawet w miarę sensowne pieniądze, chociaż też nie przesadnie, jakby się mogło wydawać. No i idziemy dalej, a tutaj Thierry Bamba. Thierry Bamba, czyli kot jakich mało, nasz nadzawodnik, nadpiłkarz, tak można powiedzieć, i liczymy tylko, że ten piłkarz tą formę swoją fantastyczną będzie pokazywał, oby tak dalej. No i właśnie, w przypadku tych skrzydeł tu się też zaczyna pewien problem i pewien zgrzyt, no bo jest Thierry Bamba, jest Jean Bouchard, który wykazuje wielki potencjał, jest także Louis Bertrand i wypożyczony w tym momencie, co uważam, że chyba mimo wszystko jest dobrą decyzją, Lucas Bouchet. Więc moje pytanie brzmi, czy jako, że Louis Bertrand tego wielkiego potencjału nie wykazuje, czy nie powinniśmy na Boucharda więcej stawiać? To jest moje pytanie, które kieruję w waszą stronę. Wyciągnięty z Akademii Dadua Diaby też fajnie będzie robił robotę jako rotacyjny zawodnik, dlatego ja w tym momencie oficjalnie ogłaszam, że Alan Ndiri i Fabrice Ouattara zostaną z naszego klubu usunięci, znaczy zostaną wystawieni na listę transferową. Drodzy widzowie, tu mówiłem, że będzie sztywna selekcja i ta sztywna selekcja trwa w najlepsze. Dalej mamy Iliesa Husniego, który prosi ni stąd, ni zowąd o transfer. Wypożyczonego Matiego Berga. Do wypożyczenia żona Paula Koulibaly'ego i na liście transferowej Aslaka Simonsena. Tutaj nie ma żadnych jakichś wielkich zaskoczeń. Nie pozostaje zatem po tym drobnym researchu, jeżeli chodzi o naszą drużynę, ustawić tego wszystkiego tak, jak to wyglądać powinno. I jak sami widzicie, jest już Bouchard, jest Husni, jest Bamba, jest Touré, Mercier, Zaire, Emery, tutaj jest Zagłe, tutaj jest Kimpembe, tu zamiast Fala wskoczy sobie teraz albo Hassan, albo Teshier, a zamiast Mury wrzucimy tutaj Koulibaly'ego. I zobaczymy, co ten Koulibaly tutaj nam zaoferuje i czy w ogóle coś zaoferuje. Warunki fizyczne zdecydowanie inne niż Kalidou Koulibaly, zdecydowanie inne niż Presnel Kimpembe, ale mimo wszystko dające jakąś nadzieję do takiej na całkiem sensowną grę i fajną rywalizację w naszej drużynie. Zatem teraz pora przeprowadzić prawdziwe ofensywy wypożyczeniowo-sprzedażowe. No i potem zainteresować się bardzo mocno tematem naszej Akademii, a może na odwrót. Teraz trzeba wtargnąć jeszcze raz do Akademii i zobaczyć, kogo tam możemy ewentualnie wyrwać, a kogo zupełnie nie. Zatem, drodzy widzowie, uwaga, uwaga, jeżeli kogoś przegapiliście, to jest moment, w którym powinniście to nadrobić. Aha, no to fajnie, to właśnie o to mi chodziło, że świetnie, że ja tutaj robię całą epopeję na temat tego. Kalidou Koulibaly, w końcu ten, na którego czekaliśmy, w końcu ten, którego po stopach będziemy całować i nagle wjeżdża Akos Juchasz. I Akos Juchasz ma 67 punktów overalla i no, sorry, ale to będzie nasz podstawowy środkowy obrońca. Ma 1,82 m, więc jest o 1 cm cały niższy ode mnie. A wszyscy dobrze wiem, w sensie ja sam wiem, że ja dysponuję wyśmienitymi warunkami fizycznymi, więc ja jestem totalnie No jeszcze jest prawonożny, drodzy widzowie. Strzał w dziesiątkę. Totalny strzał w dziesiątkę z tym Juchaszem. Mamy to, więc Akademia po raz kolejny i węgierscy juniorzy oddają. Sugerowaliście te Węgry od samego początku i kłaniam się nisko, bo mieliście jak najbardziej tutaj rację. Kolejnym zawodnikiem jest ten Leon Parent i zastanawiam się teraz, czy ja powinienem go cały czas tutaj trzymać, skoro on ma ten potencjał 83, czy właśnie nie. Mamy także Tivadara Gulasza, który ma ogromny potencjał i zastanawiam się, czy nie powinniśmy też go tutaj cały czas rozwijać, póki możemy.
możemy. Rozwijać cały czas możemy Modesta Endiriego oczywiście. Zorana Javora, widziałem, że spekulowaliście w sekcji komentarzy, czy ja go wyciągnąłem, czy nie wyciągnąłem, drodzy widzowie. Spokojnie, ja jestem czujny. Ja jestem czujny i ja takiego zawodnika nie przepuściłem. On jest tutaj obecny, jest z nami na naszym... Na tym samym wózku z nami jedzie. Jest także Theodor Bouquet, jest także Thierry Silla. No i właśnie, Malinowski. Słuchajcie, ja nie wiem, kiedy on ma te urodziny, ale trzymać też go za wszelką cenę tylko dlatego, że ma jakąś tutaj historię, trochę to brutalnie brzmi, ale no nie wiem, czy mi się to jakoś do końca uśmiecha. Wydaje mi się, że wśród juniorów też będzie musiała nadejść w pewnym momencie selekcja, zwłaszcza wśród tych, których możemy ewentualnie już wyciągnąć i gdzieś dalej w świat puścić. No na przykład takiego Erika Kulera, czy tego Parenta, zdaje mi się, że powinniśmy faktycznie się nad tym pochylić i zdecydowanie skierować się w stronę jakiejś bardziej sztywnej selekcji. No ale dobrze. Na razie zostawmy to tak jak jest, mamy mimo wszystko jakąś tam przestrzeń w akademii, mamy jakąś tam przestrzeń u nas w drużynie seniorskiej, no i mamy naszego nowego środkowego obrońcę. Jak się będzie spisywał ten Juchasz? Kurczę, prawdę mówiąc totalnie nie mam pojęcia. Nie wiem czego możemy po nim oczekiwać i czego możemy od niego oczekiwać, więc teraz przechodząc sobie jeszcze tutaj do zespołu, ja chcę w tym zespole, ja wiem, że to trwa już wszystko sporo, ale słuchajcie, no sorry, no tu jest naprawdę dużo zawodników i ja mówiłem, że tutaj będzie jeden odcinek, który będzie w całości poświęcony tylko i wyłącznie temu, żeby się odkopać spośród tych zawodników, którzy tam się gdzieś zakopali. Więc Juchasz otrzyma tę czwórkę z Koulibalym, z tą czwóreczką się troszeczkę tutaj rozpędziliśmy. Kimpembe trójeczka, Alassane Fall, ewentualnie może za Alassane Falla, jeżeli on i tak jest tam wystawiony na sprzedaż, więc możesz mieć piątkę po prostu Juchasz i powinniśmy być wszyscy bardzo ładnie zadowoleni i ukontentowani. To jest bolesne, na pewno, w jakiś sposób. To sprzedawanie juniorów za wszelką cenę i za każdym razem, ale tak po prostu trzeba. Drodzy widzowie, to skoro w końcu udało się nam podołać, jeżeli chodzi o zadanie wyszukiwania za wszelką cenę nam stoperów, to może w tym momencie powinniśmy, no nie wiem, czy tutaj jeszcze jest jakiś Richie... O, Fekete, ja pamiętam, byłem kiedyś na wymianie jednej i tam był jeden taki Węgier, Richie Fekete, tak się nazywał. Kurde, powiem wam, że... Węgrzy... Mają głowę jakby, tak tylko mogę powiedzieć, i mają palinkę. To już, to są dwa słowa, które działają tam normalnie jak alohomora. Niesamowite to jest. I Emil Ordok, no powiem szczerze, ja chyba tych gagatków, patrząc też na ten nasz już w tym momencie problem urodzaju, raczej oddeleguję. Tak samo jak w przypadku tych stoperów francuskich, tak mi się wydaje. Chyba, że będzie tutaj nagle ktoś, kogo wartość tam będzie powyżej miliona, no to wtedy oczywiście aż takim dzbanem i ignorantem nie będę, ale na obecną chwilę po prostu mamy troszeczkę już urodzaju dużo. Naprawdę dużo. Zastanawiam się, do jakiego kraju wysłać kolejnego skauta, który będzie poszukiwał nam takiego typowego, fajnego, konkretnego napadziora. I wiecie co? Ja mam tutaj świetny... Nati? Powiedz kraj. W sensie, Belgia fajnie, ale byliśmy już w Belgii dużo razy. Jakiś inny. A my nie byliśmy. O, Dania, bez kitu. Byliśmy w Norwegii i w Danii nie byliśmy. W sensie, byliśmy, że skauci nasi byli, kochanie. Dania, zatem po raz kolejny Skandynawia, oczywiście będzie Francja jako ta podstawowa. Tu sobie przerwiemy jeden scouting, tu sobie przerwiemy ten scouting, więc Francja zostanie to z całą pewnością. Dania, i teraz się zastanówmy, do jakiego kraju jeszcze by można było wysłać kogoś w poszukiwaniu rosłego, konkretnego napadziora. Słuchajcie, a może my byśmy tak sobie poszukali na... Gdzie? Nie. Może byśmy spróbowali znaleźć takiego Roberta Lewandowskiego kolejnego, to by było coś fajnego. Całe mnóstwo tutaj informacji dotyczących planów treningowych, nieprzeczytanych, turniejów młodzieżowych, wiadomości e-mail i tak dalej, i tak dalej. Zasugerowaliście też coś naprawdę fajnego, mianowicie powiedzieliście, że być może ze względu na nasz zakaz transferowy informacje o transferach tutaj wyświetlać się nam będą dopiero po zdjęciu tego zakazu transferowego. I powiem szczerze, to brzmi naprawdę jak sensowny plan. Wszyscy są na razie jeszcze w podróży. Wiecie co, trzeba to zrobić w taki sposób, że sobie po prostu przesymulujemy to do przodu. Kalendarz, patrzcie, pyk,
przesymulujemy te kilka dni, zobaczymy, może wpadną już jakieś oferty. Przede wszystkim będziemy mieli oczywiście naszych scoutów już dostępnych, więc teraz Akademia i robimy to, drodzy widzowie. Wysyłamy najpierw tego najpotężniejszego, najwspanialszego, najsympatyczniejszego, wyślemy sobie do Europy, wyślemy sobie oczywiście do Europy Środkowej, wyślemy sobie do Francji i we Francji poszukajmy napastnika przez okres 3 miesięcy. To jest wyłącznie napastnik, nic więcej mnie nie interesuje, to ma być lis pola karnego prawdziwy. Super. Kolejny to jest, tak jak powiedziała Nati, wyślemy sobie do Danii, więc to będzie z całą pewnością Europa Północna, mamy pierwszą flagę Dania i szukamy kolejnego napastnika, może nie Norwegia, a może Dania będzie tym krajem, który nam troszeczkę bardziej, będzie dla nas nieco bardziej szczęśliwy. I ostatni kraj, jak mówiłem, że chcemy tutaj jeszcze znaleźć sobie być może kolejnego Roberta Lewandowskiego, to nie będę tutaj gołosłowny, tylko spróbujemy. Chociaż nie jest to wcale takie oczywiste, nie tak łatwo jest znaleźć gdzieś, wyrwać tutaj tak oczywistego napastnika. Ale spróbujemy, podołamy. Mam nadzieję, że podołamy. Tak jak podołaliśmy w końcu w znalezieniu bramkarza, jak w końcu w znalezieniu środkowego obrońcy, tak teraz w końcu może podołamy i pod tym względem. Zatem czas na pierwsze informacje transferowe i tu się dzieje. Rafael Fuchs. I tutaj powiedzieliście wprost. Jeżeli kogoś negocjuje z ofertą wypożyczenia z wykupu, wyłącznie pół roku. Tylko i wyłącznie pół roku. Pół roku, bo nie ma sensu i to jest też bardzo fajne, że to zaakceptowaliście. Wypożyczenie, że nie ma sensu trzymać kogoś, kto będzie wykupiony tam za jakieś grosze, żeby nam tylko blokował. Dwuletnie z opcją wykupu, ja mówię krótkoterminowe wypożyczenie. Wyłącznie krótkoterminowe. Oni chcą dwuletnie, ja im mówię do widzenia. Krótka piłka, słuchajcie, to my tu teraz dyktujemy, rozdajemy karty na lewo i prawo. Następny jest Jean-Paul Koulibaly, który do Onency mógłby się udać. I tutaj się też zastanawiam, czy to wypożyczenie z tą opcją wykupu też nie jest dobrą opcją. Zatem wypożyczenie z opcją wykupu, oni znowu chcą dwuletnie, ja robię tutaj krótkoterminowe. Oni chcą dwuletnie, robimy roczne. Oni się na to już zgodzili i dzielimy w takim razie płace, ale to w takim razie jak roczne, no to wy pokrywacie tutaj 80-20. No i kwota transferu przyszłego jest spoko, ale robimy z tego 600 i dodajemy procent od sprzedaży. Sztywniutkie tutaj są negocjacje, naprawdę jest... Nie ma miękkiej gry, po prostu. Okej, nie chcą w takim razie tego... No to nowa kwota. W takim razie nowa kwota, drodzy widzowie. Nie ma innej możliwości. Złóż ofertę 600 tysięcy. 510 są nadal. Dobra, jednak jest miękka gra, ale po prostu zależy na sklepnięciu tych transferów. Uwaga, bo to będzie pierwsza kwota. To będzie pierwszy transfer. 1 150 000 za Gasparda Merciera. Słuchajcie, wydaje mi się, tak naprawdę w sensie mi się wydaje, że chyba da się za tego gościa wyrwać lepsze pieniądze. Może się mylę, a może nie. Ekstraklasowy klub zgłaszający się po jakiegokolwiek mojego zawodnika ma oczywiście taryfę ulgową, więc do Lechii Gdańsk, proszę bardzo, Denis David w 100%. No i Cluj chciałoby się zgłosić po Alassana Fala. I tutaj też wiemy, że możemy troszeczkę ponegocjować ten transfer, z tego względu, że wiemy, że Alassane Fall to zaraz się w ogóle rozwinie też o jeden punkt overalla więcej. Ale, jak sami widzicie, dzieje się, kręcą się te cyferki, zgłaszają się po naszych zawodników i o to chodzi. Jakby do tego to wszystko zmierza, w tą stronę z tymi piłkarzami i zawodnikami chcemy iść. A teraz, turniej przedsezonowy, w którym to możemy sobie zagrać z... No prawdę powiedziawszy, nie są to jakieś najpotężniejsze ekipy. Szczerze tak, pod kątem medialnym to wydaje mi się, że chyba najlepiej to wygląda w przypadku tego ostatniego turnieju twojego starego. Więc bierzemy sobie tenże turniej i z kim my tu zagramy? Z Augsburgiem, z Mainz i z Zwolle. No to fajnie, to fajny zestaw. Chciałem takie jakieś bardziej medialne zespoły, które pomogłyby nam trochę przetestować nasz zespół, więc proszę bardzo. Abdulaye Koli do Radomiaka. No słuchajcie, Radomiak, z wami się... Jeszcze Łatara do Motoru Lublin. Proszę bardzo, tutaj akceptujemy od razu. Koli, kurczę, ja w tym Kolim akurat widzę ogromny potencjał, więc ja chcę bez opcji wykupu, ale dwuletnie wypożyczenie. Możecie go brać na 2 lata, tylko bylebyście nim grali. Bylebyście nim grali. Paris FC se... Co? No dobra, chłopie, idź do tego Paryża, do drugiej ligi, proszę bardzo, niech będzie. To dosyć kontrowersyjne wypożyczenie by było, tak mi się wydaje, ale niech będzie. I do Granady, no też możemy to niby tam też niby możemy to klepnąć, ale podoba mi się opcja wypożyczenia go do Paryża. Jest fajną opcją.
akceptujemy taki podział pensji, jesteśmy zadowoleni. No dobrze, Mercier, 1 400 000 dogadane, akceptuję to, proszę bardzo, do Alania Sporu Gaspard Mercier może odejść. Jestem na to jak najbardziej przygotowany, na takie osłabienie, wzmocnienie, zależy jak na to patrzeć. Kalendarz i symulujemy do pierwszego starcia, gdzie będziemy to rywalizować zaraz za moment, za kilka dni z Augsburgiem, ale zanim to z Augsburgiem, to uwaga, pierwsze informacje transferowe już za moment się dokonają. Joram Zagłę, powiem tak, ja nie chcę tego Jorama Zagłę sprzedawać za żadne skarby. Jak to wygląda? Złożone oferty, wystawieni na sprzedaż, czekajcie, co tu jest? Nie przyciągnął niczyjego zainteresowania. Presnel Kimpembe jest niedostępny, no to akurat jest w pełni naturalne. Złożone, otrzymane oferty, czyli nie mamy. W sensie trzeba by zweryfikować, czy tamte transfery doszły do skutku, czy nie. Ale Abdullaye Koli do Radomiaka Radom, proszę bardzo. Negocjujemy sobie teraz te 2 lata, które zostały tam wynegocjowane przez naszego skauta. Zatem akceptujemy te 2-letnie wypożyczenie. I teraz tylko przenegocjujemy sobie tę kwotę pensji. I super, bardzo. Stevens, proszę cię do Ingolstadt. Stevens mógłby pójść na opcję wykupu, ale na krótkie wypożyczenie, żebyśmy zobaczyli, czy on tam w ogóle zawojuje troszeczkę świat, czy nie. Fuchs, 2 lata, ale to tak bez opcji wykupu, 2 lata. Nie, zróbmy tutaj raz jeszcze wypożyczenie 2-letnie, krótkie wypożyczenie. Dobra, no niech będzie te 2 lata w tym Waterford. John Bouchard, Werder Brema. Werder Brema to nie jest nie wiadomo co, więc nie musimy tutaj jakoś specjalnie na to przystawać. No i pojawiła się pierwsza oferta za Iliesa Husniego. 6 milionów tak z ciekawości. Ja się zastanawiam, czy my bylibyśmy w stanie na przykład dobić tutaj do 8, jeżeli chodzi o sprzedaż tego piłkarza. Ale ja go oczywiście sprzedawać nie chcę. Mamy dogadane... A nie, nie dogadaliśmy się z Cluj. Zgłosiła się po niego Alfaya. Ej, Alfaya to jest w sumie, jak się okazuje, dobry kierunek dla naszych bocznych obrońców. Dla naszych lewych obrońców. Arabia, bardzo dobry kierunek. No dobrze, przechodzimy sobie do powiadomień i mamy informację, że Bernard nie został wypożyczony do Granady, bo został wypożyczony do Paris. Okej. Mercier został sprzedany do Alania Sporu. Ouattara został sprzedany do Motoru Lublin. Koulibaly będzie, zagra przez rok w Annecy, w porządku, rozmowy z pozwolniczym, tarcza twojego starego, Denis David do Lechii Gdańsk dołączy i za 250 tysięcy, tu rozpoczęcie scoutingu, tutaj gotowość scouta, tu zwolnienie, tu tamto, zatem drodzy widzowie, proces tworzenia pieniędzy, robienia pieniędzy idzie w najlepsze. O to chodzi. Ja jestem bardzo z tego powodu zadowolony i ukontentowany. Przejdźmy sobie w takim wypadku jeszcze tutaj do naszych piłkarzy i sprawdźmy, jak wygląda tutaj sytuacja u nich, jeżeli chodzi o aktualnie ich plany treningowe. Rozgrywający obrońca może być, ale ja bym wolał tutaj, jeżeli już ty masz tutaj jakiś plusik, to spróbujmy zrobić tobie piękne 2+ przy stoperze. Presnel Kimpembe tutaj ma jako rozgrywający obrońca 70, więc zostawmy to. Tertier 11 tygodni i te 11 tygodni też tutaj siedzi. Tertier, Akos Uchasz, Max Stevens, Attila Myra. Jak się czyta to nazwisko? Proszę, czy jest z nami na czacie jakiś znawca, Boże, jak się to nazywa? Jakie jest jeszcze jedno określenie na Węgrów? Nati, jakie jest jeszcze określenie na Węgrów? Jest takie na H, mi się wydaje, że jest coś na H. I się mówi, że jak kierunek studiów, jak ktoś studiuje na przykład tam filologię nie, no nie hangarystykę, ale... A może hungarystykę? Nie. Ale to jest właśnie jakaś styka. Nie węgrastyka, tylko to jest jakaś taka... Wągry to są, kuźwa, na gębie. Ale... No nie wiem, drodzy... A wy na pewno wiecie, drodzy widzowie, proszę mi dawać tutaj im opcje. Jak sądzicie? Proszę bardzo. Ja uwielbiam to, że w tej karierze jest właśnie taki, trochę bym powiedział, luźniutki humoreczek, ale te moje... Znaczy, to pytanie do was, czy te moje dygresje was doprowadzają do szewskiej pasji? Czy myślicie sobie, fajny ten Nexion, taki pierdolnięty, to wtedy też możecie dać znać. No dobra, tymczasem, Borym Lasem, oczywiście, że tak, muszę to powiedzieć. Przepraszam, ale to jakby nie jest moja wina, że ja za każdym razem, gdy tylko powiem tymczasem, to w moim mózgu jedyne słowo, jakie się pojawia, to jest Borym Lasem, tylko to jest wina mojej mamy. Znaczy wina. Ja kocham bardzo moją mamę,
ale jakby moja mama za każdym razem, tymczasem Borym Lasem, ho, ho, ho. I słuchajcie, jak dziecko funkcjonuje w środowisku, w którym za każdym razem Borym Lasem jest coś tymczasem, a jak tymczasem to Borym Lasem, to później ciężko jest z tego Borego Lasu tymczasem się wydostać. Słucham. No. To chod tu, bo ty nie... Znaczy, nie będzie cię widać na kamerze. Tu jak będziesz stała, to cię jeszcze nie widać. Jeszcze cię nie widać. Tu jest git. Teraz możesz mówić. Synonim net? Daję, że... Dwa synonimy. Poczekaj, no i właśnie lipa. Poczekaj, jeszcze raz. Głośno tutaj, o. Jezu. Głośno. Synonim net. Git. Podaję. No. Że słowo Węgier posiada dwa synonimy w słowniku synonimów. Synonimy słowa Węgier to... Budapeszteńczyk. O kurwa. I Madziar. Madziarystykę? Nie, no nie madziarystykę. Nie madziar. A wpisz, jaka jest kierunek. O, drodzy, ale to jest bardzo dobra rozkminka. Wy się śmiejecie, ale to jest naprawdę dobra rozkminka, moim zdaniem przynajmniej. Tak mi się wydaje. Jak się nazywa kierunek? Hungarystyka. Hungarystyka, czyli no jednak. Rozumiem. No, to jest. No to sztywniutkim gitem jesteś, byku. Elegancko. Jeszcze raz. Dobra. Dzięki. Drodzy widzowie, widzicie jaki kącik edukacyjny i teraz, o Majło, wiesz, że w tym momencie zwiększyliśmy populację, znaczy populacji, to my jeszcze... Populacji i jeszcze, drodzy widzowie, nie... Ale chodzi... Co się dzieje? Chodzi mi, że zwiększyliśmy liczbę zainteresowanych hungarystyką co najmniej 300-krotnie. Jakby uniwersytety nie wiedzą, co się kurwa dzieje. Co to za pokolenie zainteresowane nagle kulturą węgierską? O, i napiszecie tam na podaniu na studia, że taki jeden ziomo, który nagrywa śmieszne filmiki, to on mówił, że hungarystyka git. No, i tak to się dzieje. Jordan Mercier 69. To tak w temacie a propos. No, bardzo fajnie. Oh, dobra, czas się uspokoić. Wypiłem kawę przed chwilą, ale taką pyszną kawę. Powiem wam, że kawa dla mnie to jest świętość. Znaczy, ja lubię dobrą kawusię. No. Dobra. Szkoda. Ej, Utrecht zamordował karierę Adriana Mathieu. Wielka szkoda. Wielka szkoda, że tak to wygląda, bo chłop miał naprawdę papiery na niesamowity futbol, a spędził ponad rok w klubie, który nie zagrał nim chyba ani razu w ogóle od wyjściowej jedenastce, więc no niestety jest jak jest. Dobrze, czy te plany treningowe tych pozostałych gagatków mamy ustalone dobrze? Wydaje mi się, że są nawet ustawione bardzo dobrze. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko przejść jeszcze. O te kolejne kilka dni to wszystko przesymulować. No dobrze, jeżeli chodzi o wypożyczenia, no to sami widzicie i możecie teraz szybko prześledzić, jak aktualnie już wygląda ta sytuacja na wypożyczeniach. Jean-Paul Koulibaly już się rozwinął o jeden punkt overalla. Ej, ten Stefan Lambert w tym Derry City już 57. On ma zajebiste warunki fizyczne i ja czuję, że ten Stefan Lambert, on jeszcze... opowiedzieć wam fraszkę? Lambert, ty chuju. I jakby ja, żeby nie było, ja teraz nie przeklinałem, tylko, znaczy przeklnąłem, ale używałem prawa cytatu. Proszę wpisać Geralt Wiedźmin 3 Fraszka. Uważam, że Lambert może jeszcze tutaj sporo namieszać. Tymczasem, czy ja tutaj przeglądałem te oferty? Przeglądałem, chcą mi tylko Jorama Zagłę ukraść. Ale ja powiem wam, że nie dam im mojej rodziny prześladować. Przejdźmy do starcia z Augsburgiem. Zobaczmy, co w tym Augsburgu się dzieje. Co się dzieje w... A nie, gramy... W sumie gramy na wyjeździe. My gdzieś gramy w tarczy twojego starego, więc nie mam pojęcia, gdzie my gramy. Ale ruszmy na ten mecz. Zróbmy to. I przetestujmy nasz nowy skład podstawowy, chociaż nie do końca, bo Warren Zaire-Emery jest na jakimś wypożyczeniu. Warren Zaire-Emery jest powołany do kadry. Aha, i przez to, że jest powołany do kadry, to nie mogę go zmienić. A mogę go zmienić? No to co mi tu nie da? Aha, bo... Dobra, bo on by się automatycznie dodał na ławkę rezerwowych, a wy nie chcecie, żeby on się automatycznie dodał na ławkę rezerwowych. Dobra, Cohen, tutaj zagra Juchasz, Zagłę, Kimpembe, Tercier, Ture, zamiast Fala, ja jednak chyba bym preferował przetestować tutaj tego Hernandeza, zamiast Husniego dawajcie Simonsena, Bouchard, Bamba. Lecimy z tematem, drodzy widzowie. Szybka symulacja, gramy na Signal Iduna Park. No to Augsburg ma bliżej. No dobra. Gramy w Dortmundzie, gramy z Augsburgiem. Jazda.
3-1, coś cudownego. Ture z bramką, Bamba z bramką i Bamba z jeszcze jedną bramą. Więc jesteśmy w ogóle ukontentowani. I Simonsen też bardzo dobrze zagrał. No to drodzy widzowie, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko celebrować fantastyczne wyniki naszej ekipy. Proszę o zostawienie kciuka w górę za ten fantastyczny wynik. I teraz, jak już zostawiliśmy tego kciuka w górę, przesymulujmy te kilka dni do przodu, żeby zobaczyć, czy coś więcej się pozmienia w aspekcie transferowo-wypożyczeniowym. Jeżeli tak, to zaraz na to... Aha, czekajcie, bo tu się w ogóle coś... Bo tam się dzieje jakiś puchar. Znaczy, jakiś puchar. Zaraz się okaże, że tu się dzieją bardzo ważne rzeczy, a ja nie jestem w ogóle poinformowany o tym. Ale przejdźmy sobie do wyników. Dajmy sobie inne rozgrywki. Co tu się dzieje? Tarcza twojego... Nie, tarcza starego kontynentu. No jest, hal. Aha, czekajcie, bo jest... Ja przecież mówiłem, jest mundial. No tak, Polska wygrała grupę na mundialu 2026. Co jest grane? W meczu otwarcia zremisowali z Anglikami. Wygrali z Chorwacją 2-1 i zezłomowali Katar. Z 7 punktami wyszli do 1/8 finału, w której to trafili na Islandię. Polska w ćwierćfinale mundialu. Halo, co się dzieje w Warszawie? W ćwierćfinale Polska niestety dostała na łeb od Francuzów. No ale i tak zajebiście. Wielka Polska. Super, fantastycznie. W półfinale Francja ograła Anglików, Włosi ograli Maroko, w meczu o trzecie miejsce Anglia wygrała z Maroko, a w finale Włosi mistrzami świata. No, tak, najpierw to by się musieli na ten mundial dostać. No ale, dobrze. Mamy jakieś informacje, że tam jakiś klot z... Aha, z Akademii, sorry, jakiś klot. Ziomo z Akademii, że tam się może rozwijać, bardzo fajnie. My przechodzimy sobie teraz do transferów i w tych transferach, uwaga, w tych transferach mamy potwierdzenie rocznego wypożyczenia z Ingolstadt w sprawie Maxa Stevensa. Ja się na to oczywiście zgodzę, tylko ja tutaj wpadłem, żeby zastosować tak zwaną waszą taktykę. Aha, no to... To nieźle! To nieźle. Nie tak się mieliśmy dogadać. No ale dobrze, no niech będzie. Proponujemy 80-20 i kwota transferu... Kwota do transferu na pewno wzrośnie do 350 i damy procent od sprzedaży. Jesteśmy ukontentowani. No i elegancko. Chociaż trochę małe te pieniądze za tego Maxa Stevensa, ale... No dobra, no płakać zanim tam nie będziemy. Alan Ndidi. Proszę bardzo, przerzucamy go. Za Iliesa Husniego zgłasza się Braga tym razem. Oj, to jest ciekawszy kierunek, myślę, do takiego piłkarza. Zdecydowanie ciekawszy. W sprawie Simona Hassana Al-Shabab, czyli faktycznie ci nasi lewi obrońcy robią jakąś furorę, jeżeli chodzi o Arabię. Nie sprzedajemy Jorama Zagłę. Przestańcie mnie denerwować tymi propozycjami. Strasznie mnie denerwują tymi propozycjami. Ła, aż jestem zdenerwowany. Wrócił chyba, no jako że się skończył mundial, no to wrócił Warren Zaire Emery, ale umówmy się, no ja nie będę go tutaj męczył grą w pucharze towarzyskim, w momencie kiedy on dopiero co jest po tak ważnym spotkaniu. Ale na turę tutaj też sobie zmienimy i możemy sobie wrzucić tutaj kolejnego z naszych środkowych pomocników. Damy sobie tutaj Merciera, Mercier na środek i teraz tak. Zamiast Bouchard'a, Bertrand. Zamiast Bamby, chociaż wiem, że Bamba wtedy nas tam uratował i tak dalej, zagra sobie Diaby. W miejsce Teixeira zagra sobie Hassan. Zamiast Zagłę zagra Royer. Za Juhasza zagra Koulibaly. Za Kimpembe zagra Moura. Za Coena zagra Oliver. I w takim składzie ruszamy na kolejny mecz. Tym razem na Bay Arena w Leverkusen. Gramy z Mainz. I z Mainz dostajemy na łeb 2-4, ale to jest jakby totalnie wliczone w kalkulacje. My spodziewaliśmy się raczej, że ten mecz przegramy, ale za to daliśmy zagrać absolutnie każdemu zmiennikowi, jaki tylko u nas istnieje pod słońcem, więc jesteśmy naprawdę z tego powodu zadowoleni. Dobrze, kończąc już te wszystkie wątki transferowe, bo jest ich całe mnóstwo. Oferta za Zagłę została wycofana. Pamiętamy o wykorzystywaniu zmian. Coli został wypożyczony do Radomiaka. Fuchs został wypożyczony do Waterford, a rozmowy w sprawie Husniego z Ipswich Town spełzły na niczym. Rozumiem to. To bolesne to, ale w pełni zrozumiałe. Dobra, kolejne informacje, jakie tutaj mamy, to jest w trakcie analizy ta oferta. Dobra, ej, Górnik Zabrze po Adriana Mathieu, lecimy z tematem. Ale Adrian Mathieu to będzie następca Paul Diego tam, totalnie. Więc akceptujemy tę ofertę. Za Daniela Coena wy mi dajecie 850 tysięcy, czy wam sufit się w tym Preston już na łeb spadł całkowicie?
najwidoczniej. Jagiellonia! To szybko, ja wolę, żeby on do Jagiellonii poszedł. Czemu te ekstraklasowe, znaczy fajnie, że ekstraklasowe kluby się tak licznie tutaj zgłaszają, ale czemu tak późno? Alassane Fall. O, Palermo! Ej, Palermo to jest dobry kierunek. Palermo to jest bardzo... O Jezus Maria, myślę, że 900 milionów to by nam za niego nie dali. Palermo to jest bardzo fajny kierunek. Poczekamy na jakąś odpowiedź zwrotną. No i jest też oczywiście opcja Alfai, więc poczekamy też na te Alfaje. W trakcie negocjacji jest oferta do Bragi i tutaj nagle ni stąd, ni zowąd Hoffenheim się zgłasza. Ulala, no powiem wam, że za Husniego 10 baniek, tylko że my powinniśmy... Kogoś znaleźć, bez napastnika takiego typowego, ciężko nam będzie w tym ligę walczyć. Prawdę powiedziawszy, jakby będąc miłym, niemiłym, to zależy jak na to spojrzeć, to i tak finalnie największą robotę u nas ofensywnie, no to robił Thierry Bamba, więc... No dobrze, Alan Ndidi. Jednak zbyt późno się Jagiellonia po niego zgłosiła, odchodzi do Universitat Cluj, w porządku, a my z kolei mamy... Dodatkowe informacje transferowe. Federico Valverde tam do Bayeru Leverkusen, z tego co widzę. Nuama do Werderu Brema. Jak my wparujemy na ten rynek transferowy, to w ogóle nie będziemy wiedzieć, co się dzieje. Ndiri tutaj został sprzedany, tu rozmowy spełzły na niczym w sprawie Hoffenheim. Jak najbardziej to wszystko rozumiem. My jednak musimy teraz manualnie przejść do zakładki transferowej i w tej zakładce transferowej spostrzec, że transfer Husniego został dogadany na 8 milionów 300. Hassan te... No Hassana to ja w ogóle mogę odrzucić, ja go nie chcę sprzedawać. Znowu Zajorama Zagłę, tym razem Trabzonspor. Tutaj mamy dogadane to wypożyczenie, aha, no tak, do Alfai. Dobra, niech będzie ta Faja, może być Alfaja. I w takim wypadku tutaj anulowane, tutaj jest dogadane. Zobaczymy, czy Adrien Mathieu opuści nasz klub, czy Alassane Fall opuści nasz klub. Jestem bardzo zaintrygowany i powiem wam szczerze, że chyba to uszczuplanie naszej kadry idzie nam naprawdę nieźle. Oczywiście mamy... pierdyliard wypożyczonych grajków, ale liczę, że te wypożyczenia okażą się być strzałem w dziesiątkę, bo już widzę, że na przykład wypożyczony Adriano Gomes do Chengdong, Rong Chengdongu rozwinął się o 2 punkty overalla. Jean-Paul Koulibaly tam jeden, fajną robotę robi Mati Berg, Sebastian Stefan Lambert, a Diogo Xavier 65, Boucher już 68, tu jeszcze się będzie batalia o to skrzydło trwała. Tak samo jak Siaka Sisse w Pogoni Szczecin. W ogóle ilu naszych piłkarzy jest w Ekstraklasie? Albo byłych naszych piłkarzy? No sporo, całe mnóstwo, prawdę powiedziawszy. Ilias Husni rozwinął się na 73 punkty overalla. Co to oznacza dla jego wartości? Oznacza to, że Ilias Husni, z tego co widzę, to chcąc nie chcąc troszeczkę osiągnął pod niektórymi aspektami jakby szczyt swoich możliwości. Potrzebuje do następnego skoku rozwojowego 27 tygodni. Aktualnie jego wartość wynosi 6 milionów, o 9% wzrosła. Czy to sprawia, że on jest w tym momencie jednym z najbardziej wartościowych zawodników u nas? No tak, nadal, cały czas ta wielka czwórka, bym powiedział, ale zbliża się Thierry Bamba. Wypożyczony Lucas Bouchet w Cremonese robi też super robotę. Jordan Mercier, mam wrażenie, że ten sezon może być tym, w którym wywróci się do góry nogami trochę układ sił w naszym zespole. Takie jest moje zdanie na ten temat. Dobrze, drodzy widzowie, ostatni pojedynek turnieju przedsezonowego fazy grupowej. Chciałbym przetestować teraz naszą najmocniejszą jedenastkę dokładnie w takim galowym stroju, bym powiedział. To w takim wypadku, skoro strój galowy, to w miejsce Teixeira chcę wrzucić sobie tutaj Hassana, chociaż ta jego forma taka... nie do końca przekonująca, to niech będzie Alassane Fall. On chyba nie grał jeszcze tutaj w tym pucharze. Drodzy widzowie, wygrywamy! Wygrywamy ze Zwolle 2-1. Po raz kolejny Bamba, czyli tak, mecz, w którym nie zagrał Bamba, przegraliśmy. Wszędzie, gdzie zagra Bamba, tam wygrywamy. Niepotrzebny jest nam na dobrą sprawę. Jaką notę miał Husni? 6-6. No to nie taka zła. To nie taka zła. Nawet bym powiedział, że przyzwoita. Ale Thierry Bamba GOAT. To chyba wszyscy wiemy i już wiedzieliśmy od jakiegoś czasu. No dobrze. Moi drodzy widzowie, mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Było sporo różnych ciekawostek, a tu mamy informacje o kolejnym transferze. Kto od nas odchodzi? Czy to jest Adrien Mathieu? Aha, nie wiadomo kto to jest. Tak, to był Adrien Mathieu, który idzie do Górnika Zabrze, a Stevens został wypożyczony. No i fajnie.